Bogaty mężczyzna przez kilka lat miał romans z Włoszką. Pewnej nocy podczas spotkania zwierzyła mu się, że jest w ciąży. Nie chcąc zrujnować swojej reputacji ani małżeństwa, zapłaci jej dużą sumę, jeśli pojedzie do Włoch, aby urodzić dziecko. Gdyby została we Włoszech, zapewniłby też alimenty na dziecko do 18 roku życia. Zgodziła się, ale zastanawiała się, skąd będzie wiedział, kiedy dziecko się urodzi. Aby zachować dyskrecję, kazał jej wysłać pocztówkę z napisem spaghetti na odwrocie. Wtedy załatwiłby alimenty. Pewnego dnia, około 9 miesięcy później, wrócił do domu do zdezorientowanej żony. Kochanie, powiedziała, otrzymałeś dziś bardzo dziwną pocztówkę. Och, po prostu mi to daj, a ja wyjaśnię ci to później, powiedział. Żona podała pocztówkę. Mąż przeczytał, pobladł i zemdlał. Na kartce było napisane spaghetti, spaghetti, spaghetti. Dwa z kropsikami, jedno bez. Niebo stało się trochę zatłoczone, więc od południa następnego dnia Bóg wprowadził nową zasadę. Aby dostać się do nieba, musiałeś mieć naprawdę zły dzień przed śmiercią. Następnego dnia anioł stanął przy bramach nieba. Niecałe 5 sekund po południu pojawił się pierwszy duch. Strażnik pyta, jak minął twój dzień? Duch odpowiada, och, nie uwierzysz. Wróciłem z pracy do swojego mieszkania na 6. piętrze. Wszedłem do środka i zobaczyłem moją żonę w połowie nagą. Podejrzewając, że ma romans, zacząłem biegać po pokoju, rzucając meble na wszystkie strony i szukając faceta. W końcu się poddałem, spojrzałem na balkon i zobaczyłem go wiszącego na palcach. Bezczelny dziad. Byłem wściekły i zacząłem stawać na jego palcach. Spadł, ale zauważyłem, że nie umarł. Gorączkowo szukałem czegoś, co mógłbym w niego rzucić, a pierwszą rzeczą, którą zobaczyłem, była lodówka. Rzuciłem nią przez balustradę, a ona spadła idealnie na niego. Zacząłem się śmiać, tak bardzo, że umarłem, tak po prostu. Anioł śmieje się do siebie. Dobrze, myślę, że to był naprawdę zły dzień, możesz wejść. Wkrótce potem pojawia się drugi duch. Anioł znowu pyta, jak minął twój dzień przed śmiercią? O mój Boże, strasznie, po prostu okropnie. Ćwiczyłem w moim mieszkaniu na 7. piętrze, kiedy straciłem równowagę i spadłem z balkonu. Na szczęście udało mi się złapać za balkon poniżej mnie. Ale kiedy wreszcie poczułem ulgę, jakiś facet przyszedł i zaczął kopać mnie po palcach. Spadłem na ziemię, ale drzewo spowolniło mój upadek na tyle, że przeżyłem. Więc leżałem na ziemi w okropnym bólu, a ten szaleniec rzucił na mnie lodówkę. Zginąłem natychmiast. Anioł wybuchł śmiechem. Myślę, że polubię tę pracę. Dobrze, to był naprawdę zły dzień. Możesz iść. Gdy drugi facet przechodzi przez bramę nieba, pojawia się trzeci duch. Jak minął twój dzień przed śmiercią? Okej, wyobraź to sobie. Jestem nagi w lodówce. Przylatuje UFO do USA. Witam, jestem ufolutkiem. Tu jest mój statek. Przybyłem, żeby was okraść. Nie okradaj nas. Jedź do Rosji, tam to będziesz miał łupy. Jedzie do Rosji, wysiada. Witam, jestem ufolutkiem. Tu jest mój statek. Przybyłem, żeby was okraść. Nie okradaj nas. Jesteśmy dużym państwem, ale musimy się jakoś trzymać. Jedź do Polski. Jedzie do Polski. Witam, jestem ufolutkiem. Tu jest... Gdzie jest mój statek? Anglik, Amerykanin i Rosjanin zakładają się, kto powie największą bzdurę. Dżentelmen z Londynu, rozpoczyna Anglik, przepłynął Atlantyk w zwykłej wannie. Dżentelmen z Bostonu, przebija Amerykanin, skoczył z otwartym parasolem z dachu wieżowca. I cały czas, paląc cygaro, wylądował bezpiecznie na ziemi. Zabiera głos Rosjanin. Dżentelmen z Moskwy? Wygrałeś. Mówi Anglik. Wygrał. Zgadza się Amerykanin. Polak, Rusek i Niemiec spotkali diabła. Diabeł chciał zabrać ich do piekła, jednak w wyniku negocjacji pomiędzy nimi stanęło na tym, że wszyscy trzej mają założyć sklep, w którym będzie wszystko. Po roku diabeł zjawi się u każdego z nich i tego, który nie spełni tego warunku, weźmie ze sobą. Zjawia się u Niemca. Patrzy, a on prowadzi prawdziwe centrum handlowe. Dobra, Niemiec. Potrzebuję jakiejś sexy bielizny dla mojej żony. Niemiec prowadzi go na stoisko z bielizną. Wybieraj, co chcesz. Diabeł wybrał i mówi. Potrzebuję też prawdziwego czołgu dla mojego syna. Niemiec prowadzi go na podwórze do stoiska z militariami. Wybierz sobie. Wezmę ten. Chcę jeszcze kupić nic. Niemiec nie miał nic i diabeł zabrał go ze sobą. Poszli do Ruska. Sytuacja się powtarza.
Rusek też nie miał nic. Wobec tego wszyscy trzej poszli do Polaka. I znowu ta sama sytuacja. Seksi bielizna? Czołg? Na pytanie diabła o nic, Polak prowadzi go do piwnicy. Gasi światło i pyta się diabła. Diabeł, widzisz coś? Nic. To bierz 2 kilo i spadaj. Stoi Jasiu na holu i powtarza. To bez sensu. To bez sensu. Podchodzi sprzątaczka i pyta. O co ci chodzi, Jasiu? Jak byłem w klasie, puściłem bąka. I pani kazała mi wyjść z klasy, a sami siedzą w tym smrodzie. Pani w szkole do Jasia. Jasiu, twoje zachowanie jest skandaliczne. Jutro przyprowadzisz ojca do szkoły. Jasio na to spokojnie. Ja nie mam ojca. A co mu się stało? Pyta się zdziwiona nauczycielka. Walec go przejechał. No to niech przyjdzie matka. Matkę też przejechał walec. A dziadka masz? Powiedziała z odrobiną zwątpienia. Nie. Jego też przejechał walec? Tak. A babcie? Tu głos nauczycielki zaczął objawiać brak nadziei na uzyskanie pomyślnej odpowiedzi. Też, odpowiedział Jasiu. Ale chyba masz jakiegoś wujka czy jakąś ciocię, którzy uniknęli tej strasznej śmierci? Zapytała pełna zwątpienia, już prawie nie wierząc, że Jasio jej ulży. Nie. Głos Jasia był tak samo spokojny jak na początku. Wszystkich przejechał walec. Biedny Jasiu, co ty teraz zrobisz? Zaczęła się użalać nad nim nauczycielka. Nic, odparł Jasio. Będę dalej jeździł walcem. Niedaleko małej parafii zbudowanej przy drodze stoją rabin i ksiądz. Piszą na tablicy wielkimi literami. Koniec jest bliski, zawróć nim będzie za późno. W chwili, gdy piszą ostatnią literę, zatrzymuje się samochód. Wychodzi kierowca i krzyczy. Zostawcie nas w spokoju, w religijni fanatycy. Wsiada z powrotem do samochodu, odjeżdża. Po chwili słychać wielki huk i trzask. Duchowni patrzą na siebie i ksiądz mówi. Może po prostu napisać, most jest zniszczony, co? Idzie spragniony człowiek przez pustynię. Patrzy, studnia. Ucieszył się bardzo. Podchodzi do niej zadowolony, patrzy. Kartka z napisem, kop 5 metrów. Kopie, patrzy, druga kartka z napisem, kop 10 metrów. Kopie i kopie, patrzy, trzecia kartka, a na niej jest napisane kop 15 metrów. Kopie i kopie i kopie, już tak wykopać nie umie. Patrzy, czwarta kartka. Otwiera, a tam pisze, ha, 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 teraz już nie wyjdziesz. Polak, Niemiec i Rusek wylądowali na bezludnej wyspie. Nie mieli nic do jedzenia, więc umówili się, że na każdy dzień każdy da coś od siebie. W pierwszy dzień Niemiec odciął sobie nogę. W drugi dzień Rusek odciął sobie rękę. W trzeci dzień Polak ściąga gacie, Rusek i Niemiec mówią. O, polska kiełbaska. Na to Polak. Jaka kiełbaska? Po jogurcie i do spania.